Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Draka i powracamy do Castlevania Lords of Shadow u mnie na kanale. Dłuższa przerwa od nagrywania, wczoraj mówiłem dokładnie to samo, nagrywając Mass Effecta 2. No cóż, tak, dłuższa przerwa od nagrywania, ponad 2 tygodnie, prawie 3, bez grania w tą grę. I na czym to my skończyliśmy? Znaczy dla osób, które oglądają tą serię po tym, jak była nadawana, jest to totalnie obojętne, po prostu oglądacie odcinek z odcinkiem i moje gadanie nie ma to dla was najmniejszego sensu, ale nieistotne. Ale tak, zaczynam tutaj rozdział, wątek polowania na wampiry. Mianowicie tak, przebiliśmy się do wioski Weigol i teraz zapewne tutaj będziemy się bujać, sądząc po tytule poziomu. This village is one of the last vestiges of human civilization left in this place of death and cold. It lies not far from the vampire's castle, our next objective. I have some matters to attend to here, matters that could spoil our plans. I will deal with them and try to rendezvous with Gabriel later. He has not slept in days, not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything, that I have followed him this far. Ta wioska jest jedną z ostatnich ostoi ludzkości w tej krainie zimnej śmierci. Spoczywa ona tuż pod zamkiem wampirów, który jest naszym celem. Miałem parę spraw do załatwienia w pobliżu, przeszkody mogące zaszkodzić naszym planom. Zajmę się nimi, a następnie spotkam z Gabrielem. Nie spał od wielu dni, nie od wypadku z dziewczyną. Jego twarz dalej skrywa ból, jednak jego dusza płonie z nienawiści. Nie będziemy więcej o tym mówić. Nie może się dowiedzieć, że wszystko widziałem, że podążałem za nim krok w krok. Naprawdę muszę przyznać, że zdążyłem zapomnieć, jak zajebistą tą gra ma narrację. Uwielbiam to, jak powoli przez te właśnie teksty narratora, teksty Zobeka, Gabriel powoli obsuwa się. Wiecie, prawie nie ma w nim już bohatera, to dosłownie wrak człowieka. A także mam tutaj coraz większą tajemnicę Zobeka, który zajmował się jakimiś tajemniczymi sprawami i który nie chce, żeby Gabriel wiedział o tym, że go obserwował, tak więc intryga się głębi, jak widać. Okej, wróciliśmy. Czekajcie, on troszeczkę za cicho. O, dobra, tak powinno być, okej. Troszeczkę się słuchawki miałem. Okej, jak się grało w tą grę? To jest, kuźwa, dobre pytanie. Może w sumie przejrzę sobie na przykład listę kombosów. Skillsy. Dark Crystal. Nie. Wiem, że ostatnio coś kupiłem, chyba. Okej, nie, tutaj mamy Uppercut. A, kupiłem Shadow Flames, no tak. Dobra. Mamy to. Okej, dobra, ogarnę sobie to podczas samego grania. Piękna zimowa wioska. Ogólnie, jakby gra tego jakoś super nie naświetla. Ale mam wrażenie, że ta zima jest powiązana z obecnością właśnie wampirów w tej strefie. No i mamy pierwszy zwój poległego rycerza. Czyli rycerze umierali nawet tutaj. Dotarli tutaj, a potem umierali. Bywa. Okej, okay, no tak, ten gościu oraz pozostali rycerze czekali na wsparcie, na jednostki bractwa, które miały im pomóc. Najwidoczniej nie dotarli, a także dostał informację, że wróżki połączone z magią światła nieźle działają na wampiry. Co dobra, czemu ci ludzie tutaj kuźwa żyją? Są dosłownie rzut kamieniem od zamku wampirów, gdzie spoczywam najpotężniejsze istoty tego uniwersum, które żywią się na nich, ale mieszkają w tym oblodzonym, zapomnianym przez Boga miejscu, gdzie cały czas są podgryzani przez wampiry i mieszkają tutaj uparcie, chowając się w swoich drewnianych chatkach. Cudownie. Brawo, ludzie. Selekcja naturalna. Jest Izobek. Co się stało? Czy to jest wsparcie bractwa właśnie? Thank God that you are still among the living, my friend. Jakbyś nie wiedział co. Lord has been defeated. I have his power. What happened here? I congratulate you on your victory. But these fellows were not so fortunate. Word has spread of our quest. The vampire clan have slaughtered this entire village. And now,
They are expecting us. Zobek, nie żeby coś, ale ci goście mają sobie zbroję bractwa. That abbey. I przyłapałem cię, kiedy wbijałeś w jednego miecz. I am told the abbot possesses an ancient relic that harnesses the power of the sun. It is said to be capable of burning vampires and reducing them to ashes. That relic protects the abbey and all who take refuge there. But the abbot has barricaded himself inside and filled the building with deadly traps to deter visitors. After years of isolation, some say he has been driven quite mad. He resides up there, in the tallest of the towers. If we could persuade him to give the relic to persuade, us, if you wouldn't it would give us a tremendous advantage over the vampires. But it won't be easy. Mad or not, damn him for not protecting his people. I witajcie w Zapychaczu. Aktualnie najbliższe 3-4 rozdziały poświęcimy na... Bo tak, ogólnie tutaj Zobek mówił, że w tutejszym klasztorze ukrywa się kapłan, który to posiadł jakiś artefakt zdolny przeciwstawić się wampirom i przy pomocy tego artefaktu zabarykadował się sam w właśnie klasztorze. Jednak zamiast dzielić się tym artefaktem z ludźmi i ochraniać ich dzięki temu, to jest w ogóle śmieszny finisher, w jakiś sposób generalnie Gabriel eksploduje. Zobek! Szybko, 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 ruchy, 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 dziadku. Tak, ochraniać tym artefaktem, jednak nie dzieli się nim z ludźmi, jest dupkiem, musimy iść oklepać mu ryło, zdobyć ten artefakt. I teraz ten artefakt, moi drodzy, to nie jest nic imponującego, a jedynie ostatni z trzech narzędzi, które mamy, wiecie, kryształ, wróżki, sztylety, no i właśnie ten tajemniczy artefakt. Więc generalnie, wiecie, ruszamy po coś, o czym w ciągu, nie wiem, paru rozdziałów, czyli zaraz po pokonaniu... O, super. Zaraz po pokonaniu... Kuźwa. Poważnie. Zaraz po pokonaniu wampirów. Zapomnimy na dobrą sprawę, ponieważ przestaniemy tego używać. Bo niby po co? Ogień! Tak, 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 tak. Jezu Chryste, wola Boga, z której strony nam to zrobić? Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. A, dobra, dobra, czekaj. I got this. To jest taka fajna, prosta zagadka. Help me knock down the statue. Hold on, I'm coming. Szybko, 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 Gabriel, Zobek, Gabriel. Oj, Jezu Chryste. Nie ogarnąłem się. Tak, oczywiście teraz będzie mi troszeczkę gorzej szło niż zwykle. Ponieważ bądź co bądź. Miałem sporo przerwy od tej gry. Coś jeszcze miałem mówić. I widzicie, to jest właśnie to. To jest właśnie to, co aby na tym gra strasznie cierpi, ponieważ nagle poświęcimy 3 rozdziały na nie tyle rozwój fabuły, nie na tyle walkę z wampirami czy coś takiego subcio. Co na odzyskanie jakiegoś dziadowskiego artefaktu, który, uwaga, spoiler, nie jest aż taki istotny. Jak najbardziej da się przejść. Da się przejść etap z wampirami bez jego pomocy. Może okazać się przydatny, ale wiecie. Dawaliśmy sobie radę z cięższymi rzeczami do tej pory. Okej, gdzie jest ostatnia dziurcia? Jezu, Zobek, jaki nerw. Poważnie. O, sayonara. Contra time. Poważnie. Dobra, wiem, gdzieś to jest... O, tutaj mam jeszcze artefakt z rycerza. Szybko, szybko... O, proszę bardzo, czerwony kryształ, cudownie. A raczej mroczny kryształ. Dobra. Serio? A tutaj musimy się wbić. Oczywiście tak, tylko magia światła może przeciwstawiać się przeciwnie. Wybacz, gro, nie widzę, gdzie jest mój wróg. Poważnie,
Niestety pomijam to do siebie, że strasznie długo się rozkręcają. Poważnie. Chodź tu. W ogóle jaki ten finisher jest kuźwa randomowy. Rozumiem, gdyby Gabriel wysadzał ich rękawicą, tą broszą rękawicą, to by miał sens. Ale on robi to ręką, na której nie ma rękawicy, robi to po prostu krzyżem w jakiś sposób. Są rąk, co ja tutaj dostałem? A no tak, nowe stwory. Mianowicie gule, o się nie mylę. Tak, gule. I rycinka jest taka, wygląda kuźwa 200 razy bardziej przerażająco niż to, z czym walczymy. Boom. Zamykamy spawner. No i zupełnie przypadkowo jakiś tam fragment posągu obluzował drzwi, teraz możemy przejść dalej. Jak cudownie, prawda? Okej, mamy ponad 2000 expa. Czy ja na coś zbierałem? Oczywiście totalnie nie pamiętam, czy zbieram na cokolwiek. Sprint Trust. Frust raczej. A, to jest chyba strzał z... A, taka fala uderzeniowa. Ogólnie. Gdzieś... O właśnie, Flame Close. To jest mega zajebiste. Dobra, chyba podkładamy sobie na to, bo o ja się nie mylę, tutaj kwestię bicza już mamy prawie zamkniętą. Znaczy, no wiadomo, zostało w pizdu różnych rzeczy, ale... Kurde, może to by sobie kupić. To jest w sumie całkiem epickie. I to odblokuje używanie piły jakby z krzyża na ziemi. No dobra, niech będzie to Ground Cutter. Albo nic nie odblokuje. No i teraz generalnie możemy robić coś takiego. Pyk. Wygląda zajebiście, prawda? Cudowna sprawa. Okej. Okay, oczywiście tak, milion zwłok. I czemu ci ludzie kuźwa żyją w tej wiosce? Noż do cholery, naprawdę. Na cmentarzu macie gule. Dosłownie jakieś, nie wiem... dosłownie jakiś nieumarły po prostu shit, który może was zabić w Nocnet, o tym nie będziecie wiedzieć. Ponadto kawałek kuźwa od waszego miasteczka są wampiry. Jaki jest wasz argument na mieszkanie tutaj? O kuźwa, ile czytania. Okej, tak, tutaj ten gościu tu również czekał na wsparcie zakonników, jednak no nie doczekał się, jak widać. Ukrywał się w mauzoleum, bo to miejsce jest otoczone bardzo często przez wampiry oraz gule. Tutaj właśnie gościu radził, że no, gule używają swoich zatrutych wymiocin, które można zanegować tylko i wyłącznie magią światła. No i proszę bardzo, co my tu mamy? Toż to kolejny gadżet od Gandalfiego. Co drugą, kolejna sprawa, jakby Combat Cross, broń Gabriela, jest jakby takim symbolem, takim trademarkiem serii Castlevania, zarówno tej starej, jak i tej nowej. I w sumie ta broń jest mega praktyczna. Czemu tylko on ze wszystkich zakonników to używa? Generalnie w dwójce widzimy kogoś chyba, kto tego używa, ale nie jestem w sumie teraz pewien, musiałbym ponownie zagrać dwójkę. Ale tutaj dosłownie jakby... Czemu Zobek używa miecza? Patrzcie, jaka ta broń wszechstronna, właśnie dorobi się kołka. Broń idealnie stworzona do walki z wampirami. Kołek, kuźwa. Nie żeby przebicie serca wampira czymkolwiek innym nie dawało takiego samego efektu, bo to musi być, kuźwa, wiadomo, kołek. Nie może być miecz, musi być, kuźwa, kołek. Ale no okej. Okay. No i przy pomocy kołka możemy robić również mniej imponującą rzecz, jaką jest obracanie kołowrotów. Przy pomocy epickiego quick time eventa. Okej, okay. I to cały rozdział najwidoczniej. Lecimy dalej. Czas póki co jest po naszej stronie. Zaczynamy ogólnie wyprawę po nasz tajemny artefakt. Okej, okay, tak więc lecimy do klasztornych katakumb. We delve deep below the abbey, ready to face the evil confronting us. The abbot, Vincent Dorin, was once a good and kindly man who helped the people of Wygol.
But now he has become a devious coward who has holed himself up in the abbey and rigged it with traps of cunning. The people, unprotected, have paid a heavy price for his treachery. Night has fallen outside, and we will be open to vampire attack at any time. We must be on our guard. We must work together if we are to succeed in acquiring the relic that the abbot guards. This will help us greatly in defeating the vampiric horde later. Zawędrowaliśmy głęboko pod ziemię pod klasztorem, gotowi spotkać zło, które tam na nas czeka. Kapłan, Vincent Dorin, był niegdyś zacnym człowiekiem, miłym i pomocnym dla ludności Wygol, a teraz jest jednym wielkim tchórzem, który zabarykadował się w obstawionym pułapkami klasztorze. Pozbawieni ochrony ludzie zapłacili sporą cenę za tę zdradę. Na zewnątrz zapadła już noc, co oznacza, że wampiry szykują się do ataku. Nie możemy teraz opuścić gardy. Jeśli będziemy współpracować, powinno nam się udać wykraść kapłanowi jego relikt. Pomógłby on nam mierzyć się z armiami wampirów w przyszłości. Okej, tak więc atakujemy od dołu najwidoczniej. Od piwnic. Co tam, Zobuś? Tak, wyjątkowo towarzyszy nam Zobek i będzie nam towarzyszył przez większość rozdziału, jeśli nie mylę. I oczywiście będzie średnio pomocny, jak to bywa w tego typu sytuacjach. Aha. No cześć. Wampiry! Są kuźwa przerażające. Vampires! Careful, Gabriel! You don't say! You'd have done better to have stayed in your holes. Dobra. Płoń! Jak widać, generalnie bez problemu łoimy również wampiry zwyczajnymi metodami. Nie ma tutaj potrzeby bawienia się w żaden mistyczny artefakt, czy nawet przebijanie kołkiem. Okej, wampiryczny wojownik wygląda w ten sposób. Ogólnie tam opis głosi, że to jest jakaś pośrednia forma między prawdziwym wampirem a tyle co przemienioną osobą, bo jeśli nie mylę. Zajebiście, Zobuś, zajebongo naprawdę. Poważnie. Czy ja mogę go chwycić? Czekajcie. Nie, nie mogę. O! Chciałeś mnie ugryźć, co, dupku? Jezu, Gabriel chwycił go, kuźwa, za kark, po prostu piznął ziemię, kopnął, po prostu poprawił z buta. Come on, gościu. Chciałem wam pokazać finisher na wampirach, ale troszeczkę za szybko mi tutaj giną. O, może Zobek użyczy swojego. Zobuś, pożycz. Tutaj zaskoczenia brak. Gabriel wpierdala im kołek w klatę i sayonara. Dobra. I spinujemy. Spinuj, spinuj. Szybko, 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 szybko. Trzymaj to, chłopie. Crowbar? To nie jest złom. Ha, spoko, mam to. Okej, okay, Zobek sobie da radę, my możemy się rozejrzeć. Nie no, żartuję, musimy mu oczywiście pomóc. Najwidoczniej Gabriel własną mroczną rękawicą nie był w stanie wyważyć tych drzwi, ale już mroczna rękawica była w stanie pchnąć skałę, która wyważy te drzwi. Au, dobra, I don't see that coming. Powodzenia, wampirze. Uwielbiam ten cios, naprawdę, jest zajebisty. O, 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 o. Daj mi finisher. Zobek, spieprzaj, to mój wampir. Chodź. I sayonara.
Ja chyba możemy wymontować to, o właśnie, i będziemy poruszać się go dalej. Czekajcie, sądzę, piznę to tutaj póki co. Bo a nuż coś się ukrywa w rogach sali. Czekajcie. Nie, to tylko szkielet. Szkielety nie są dla nas istotne. Bierzemy tylko świeże trupy członków bractwa, tylko one są dla nas przydatne. Dobra, i co ja mogę... Bastard Abbot has protected himself well. We need two keys to get out of here. A jest, potrzeba dwóch kluczy, żeby się stąd wydostać. Nie, póki co to odpuść, Gabrysiu. Teraz tego się uleczymy. O, znaczy uleczymy, przywrócimy magię konkretnie. Co jest istotnym elementem leczenia się w tej grze. Okej, wybaczcie krótką przerwę, lecimy dalej. Ta architektura. Dobrze, że klucze widocznie są magiczne i lewitują sobie po środku pomieszczenia. Kuźwa, nie muszę, będę musiał przynieść jeszcze... Ach, Zobek naprawdę nie mógł przytargać tutaj tej dźwigni. Ach, niekończące się odwiedziny w pokoju podczas nagrywania. Dawać dźwignię, o. Ej, Zobek, bo ten w sumie ja walam całą robotę, może byś to poniósł czy coś, co? Wiesz, ja walczę, ja rozwiązuję zagadki, ja noszę dźwignię, ja obracam kołowroty, może ten. Poniósłbyś się tą dźwignię. A może obróciłbyś kołowrót? Może byś coś wymyślił przydatnego? Co? He? Coś? Cokolwiek? Nie? Okej. Okay. To stój i wygląda groźnie. Albo potrzymaj to chociaż, kuźwa, cokolwiek. Hold on, I'm coming. Hurry! I can't hold on for much longer. Jak ja uwielbiam generalnie wygląd maszyn w tej grze. Właśnie wszystkie te maszyny, zębatki. Potem będzie taka jedna mega zajebista lokacja. I to wszystko wygląda tak, kuźwa, niesamowicie. O, here we go. O, zielony kryształ mocy. Nice. W sensie życia. Okej, okay, mamy pierwszy z kluczy. Niech zgadnę. Dźwignia będzie przydatna, co? Dziwnie cicho. Ta gra rzadko kiedy nie ma muzyki. Dobra. To teraz pacniemy sobie. Tak, Gabrielu, na ziemię. Dokładnie do tego właśnie zmierzałem. Tak, Gabrielu. O, widzisz? To nie było takie trudne. Czy ja mam od razu zabrać tą dźwignię? Czekajcie, sobie umieścimy od razu pierwszy kluczyk. Gabriel dopchnął tam telekinezą. O, ciekawe, czy będzie to pułapka, no nie? Ciekawe. Szybko, szybko, moja super siła nie wytrzymuje. Spoko, mamy to. Współpraca, teamwork. I tak, przypominam, te wszystkie pułapki przygotował ten stary zakonnik, o którym była mowa wcześniej. Te wszystkie pułapki przygotował stary generalnie zakonnik, może koło 60-tki. Sam. Ludzie mu w tym nie pomagali, bo przypominam, było mówione, że odciął się od ludzi. Więc sam. Oczywiście można założyć, że klasztor był jakąś, nie wiem, starą warownią i, nie wiem, dzielni klasztorni rycerze to wcześniej przygotowali, a on tylko wiedział, jak to działa. Ale no, whatever. Nic nie ma, nic nie ma. Ja myślałem, że mogę to zniszczyć. No. Obowiązkowa zagadka z portalami. Był taki moment w grach, kiedy bardzo często pojawiały się zagadki z portalami. Takie następstwo zagadek z laserami. Które notabene też w tej grze będą, oczywiście.
Okej, okay, czyli mam zrobić coś, żeby to zniknęło zapewne, tak? Ewentualnie to jest portal. To jest chyba po prostu portal. Dobra, so. Wykorzystamy wszystkie nasze szare komórki. Mogę rozwalić te drzwi? Nie, nie mogę ich rozwalić. God damn it. O, mogę za to wziąć to. I to jest chyba rozwiązanie zagadki, o się nie mylę. Albo nie. Tak, tutaj dowiadujemy się trochę na temat stworzenia Combat Crossa. Został on stworzony przez, zaprojektowany i stworzony przez Gandolfiego. Który to natchnienie do stworzenia tej broni, tak to nazwijmy, znalazł we śmierci swojej córki, która zginęła z łap wampirów. O, tu będzie rozwiązanie zagadki pewnie. Tak jest. No, super, no, tak tutaj kapłan używa piekielnej magii, w jaki sposób to urządzenie kontroluje portal, bla bla bla, no super. Mam rozwiązanie, nie chcę twojego rozwiązania, rycerzu. Tak, on właśnie, to było jego inspiracją dla Gandolfiego. Tam wcześniej ten rycerz widział ten upgrade, który zebraliśmy, jednak ten rycerz nie miał przy sobie Combat Crossa, bo wszystkie są trzymane w nie sejfach, tylko skarbcach siedziby zakonu. Nie miał go przy sobie, więc tutaj jakby było to dla niego bezużyteczne. No i zgadnijcie co, teraz pojawią się gule. Nie, to wampiry, jeszcze kuźwa gorzej. Bum, wróżki. I gule, proszę bardzo, wróżki, gule, wampiry, pełny serwis do cholery. Pełny rąbany serwis. Płońcie. Tak, wiem, że to magia cienia, a nie ognia, ale no come on. Trzeba przyznać, że ci wrogowie mają naprawdę kuźwa dużo życia, a nie wyglądają, prawda? Sorry, nie zatrujesz mnie, nie z tą magią. Mam chwilę spokoju, ale ja chcę też zwiedzić ten korytarz. A, okej, w tym korytarzu nie ma nic. No dobra, to więc teleportujemy, przemieszczamy portal. Dobra, no właśnie. Trzymaj to, Zobuś. No właśnie, kuźwa, widzę. Zobek, no czemu tak wolno? Chłopie, jesteś wojownikiem zakonu. Wiem, że już nie jesteś taki młody i przystojny jak ja, ale no come on. Unholy beasts. Ah, ten cios taki dobry. The men you once were are long gone. Co mówiłem, to jest taka klisza growa generalnie. Wiecie, sterujemy tym bohaterem, który przez całe swoje bitwy, całą swoją przygodę, nie wiem, przez cały gameplay nie mówi prawie, że nic, nie? Dopiero odzywa się w cutscenkach. Ale nagle trafiamy na jakiegoś, wiecie, po prostu pomocnego przemysława, czy inną po prostu jednostkę grową, który oczywiście podczas walki musi wygłaszać swoje zdanie po prostu co chwilę. I wiecie, to jest fajne, to jest takie, po prostu śmieje się z tego, jakby nie przeszkadza mi to, tylko po prostu śmieje się i tyle. Żeby znaleźć tej postaci więcej charakteru i zrobić iluzję, że gracz z kimś podróżuje, ta postać towarzysząca co chwilę wygłasza jakiś gin bestio, po prostu nie skrzywdzisz nikogo innego i tego typu, wiecie, banały po prostu. Co kuźwa jest? A, liście. Wiecie, mówienie, żeby mówić. No, widzicie? Człowiek, którym niegdyś byłeś, już odszedł. Get away from me, you filth!
poważnie. Strasznie skoczne te gule. Jak na coś, co powinno być już dawno sztywne i nieumarłe. Daj, wróżko, bierz go. Poważnie. A no tak, zapomniałem. Po ich trupach również zostają te cholerne wymiociny. A raczej pozostałości, bo... wymiociny to raczej nie są. Dobra. Teraz bierzemy... Nie, Gabryś. To dziadostwo. O, tutaj. Zobuś, trzymaj. Jezu Chryste, to... Mam kawałek, nie? Okej. Okay. I tu mamy co? Życie, przyda się niewątpliwie. I... zwój, było naprawdę warto. No, super. Kolejny pan z kryzysem wiary. Tu jest stwierdzi, że postradał zmysły, kiedy przyjął tą misję. Że włamanie się tutaj jest praktycznie niemożliwe przez te wszystkie pułapki, które zostawił kapłan. Fajnie, totalnie miał szansę tego uniknąć. Gin. Dobra. Jezu Chryste, hated. Teraz dobra, w tą stronę. Chyba tak, nie? Tylko to mi zostało. Zobek, hold the device steady. I'm coming. Go through to the other side, quickly. Nie, czekajcie, tu już byliśmy. Tak? Nie? Tak, oczywiście, że to już kuźwa byłem. Jezu Chryste, jest. Ogólnie nie lubię zagadek, kiedy przeciwnicy mi się wszystko wpieprzają, bo nie mogę się jakby skupić, potem popełniam takie oczywiste błędy, bo wiecie, pomyliły mi się kuźwa strony teraz. Czekajcie, byłem tutaj, czyli muszę iść po prostu za portal, okej, dobra, spoko. Oczywiście tak, Zobek jako starszy członek zakonu totalnie jest pomocy w tej sytuacji. Także Gabriel, w sensie gracz, odwala całą robotę. O, w ogóle teraz zwróciłem na to uwagę, my nie zbieramy wróży, my zbieramy kwiatuszki. To słodkie. Tu byliśmy i teraz tu. Jap. Tak więc czekam na ciebie, Zobuś, czekam. Łapaj Gajgę. Czekaj, ubiję tego gula i... O właśnie. I zagadka rozwiązana. Jezu Chryste, jeszcze wszedłem to gówno. Kończmy już ten poziom, bo mam go kuźwa dość. Czekajcie, tutaj mamy ten port... Jej. Tutaj jest ten portal. A po drugiej stronie jest... nic. Okej, tak więc lecimy dalej. Boom, proszę bardzo. Idealny moment na zakończenie odcinka. 35 minut, dobry czas. Mniej więcej plus minus, nie wiem jak tam z cięciami wyjdzie. Tak więc dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Castlevania Lords of Shadow mi na kanale. See ya.